Marcin Hed dla MMA.pl. Marcin, pierwsze pytanie, tutaj gorący temat, czyli twoja przeprowadzka do Ancosu MMA. Możesz nam to jakoś krótko skomentować? No myślę, że większość już napisałem, wszystko napisałem na swoim fanpage'u. No, no, co tu już mówić? No, przeniosłem się do Ancosu, no teraz będzie to mój główny klub, będę się tam przygotowywał. Dalej zamierzam wyjeżdżać do innych klubów, spotykać się z innymi zawodnikami na jakieś sparingi, wymieniać doświadczenie czy coś takiego, ale główną jakby moją bazą treningową będzie Ancos Zapasy i tam będę teraz się przygotowywał. No, w dalszym ciągu zamierzam też latać do Londynu na treningi, no ale do tej walki większość czasu spędzę w Ancosie. No, trener Kościelski to bardzo wymagający trener, prawda? No tak, no ale taki trener pod MMA jest potrzebny, żeby były wyniki, musi być trener wymagający. Powiedz nam, twoja kolejna walka o pas Bellatora z Willem Brooksem. Jaki masz plan na tą walkę? No, wygrać. Nie, no nie chcę mówić tu o planie na walkę. No, myślę, że nie będzie się dużo różnił od moich poprzednich strategii. No. Brooks jest on jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem, jest dobry. Czyli będziesz chciał urwać nogę? Na pewno będę próbował, no zobaczymy, czy się to uda. Tak jak mówię, no Brooks jest wszechstronnym zawodnikiem, jest dobry w stójce, w zapasach, w parterze też wie, co się dzieje, więc no na pewno nie będzie łatwo. No, w takich walkach jak z Sarnawskim czy z Pitbullem myślę, że było ich łatwiej sprowadzić, no tutaj może być mały problem, ale chłopaki z Ancosu na pewno mi pomogą tak jeszcze dopracować te sprowadzenia, żeby ściągnąć Brooksa na ziemię. Czyli rozumiem, że w tej chwili najbardziej skupiasz się na tym treningu zapaśniczym, tak? Nie, no, na treningu zapaśniczym, stójkowym. To takie dwa najważniejsze aspekty teraz, na którym cały czas praktycznie w ostatnim czasie pracuję. I do tego dochodzi jeszcze kondycja, bo to będzie pierwszy raz w karierze stoczę walkę pięciorundową, więc tutaj ta kondycja też będzie odgrywała dużą rolę. Myślisz, że jesteś przygotowany na to 5 rund? Teraz jeszcze nie, ale będę. Powiedz mi tutaj, Ancos MMA, kto będzie takim twoim głównym sparring partnerem w twojej wadze, jakimś takim zawodnikiem, z którym będziesz się tutaj przygotowywał po to, nie wiem, Borys Mańkowski, czy tutaj ktoś wagę niżej jeszcze? No Borys Mańkowski jest w wadze takiej, której tak naprawdę mój przeciwnik prawdopodobnie też będzie tyle ważył na walce, więc Borys, Gamrot, Skiba, więc no już oprócz tego jeszcze paru innych zawodników, więc to jest taka trójka tych, myślę, najmocniejszych zawodników, z którymi będę na pewno bardzo dużo sparował do tej walki. Stoczyłeś już kilka walk dla Bellatora. Chcielibyśmy się też dowiedzieć, jakie masz plany na przyszłość. No, jeśli zdobędziesz pas tej organizacji, no to nie wiem, Marcin Held zostaje w Bellatorze, czy raczej chciałbyś spróbować swoich sił w konkurencji, czyli w UFC, bo no tutaj wielu fanów MMA uważa, że chcieliby Cię tam zobaczyć, prawda? No i mam nadzieję, że kiedyś mnie zobaczą, pewnie tak będzie. Do tego dążę. No, na razie mam kontrakt jeszcze z Bellatorem. Gdy zdobędę ten pas, no jeszcze będę musiał parę walk stoczyć, żeby ten kontrakt wypełnić. Gdy wypełnię kontrakt, wtedy zobaczymy dalej. No nie ukrywam, że chciałbym spróbować swoich sił w UFC. Myślę, że kiedyś to nastąpi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Na koniec chciałem podziękować moim sponsorom, firmie Rollup, Body Chef, Iron Horse, Manto, Das Group, luksusowe zegarki 24.pl, Invictus Bros i RWB. Dziękuję bardzo.